Ten temat lekcji koniecznie obejrzyj dopiero wtedy, jeżeli już zapoznałeś się z materiałem dotyczącym ruchu obiegowego Ziemi. Bo dzisiaj będziemy mówić o następstwie wynikającym z ruchu obiegowego Ziemi, mianowicie o tym, że Ziemia oświetlona jest w różny sposób i przez to wydzielono różne strefy oświetlenia Ziemi i właśnie taki jest temat lekcji. Cele naszej lekcji będę Wam charakteryzować poszczególne strefy oświetlenia, pokażę je na mapie, gdzie przebiegają ich granice oraz czym się charakteryzują. Później powiem krótko o tym, jak te strefy oświetlenia wpływają na klimat i roślinność. Wyróżniamy właściwie trzy strefy oświetlenia Ziemi. Chciałabym, żebyście bardzo zapamiętali te trzy kolory, które mamy na tej mapie. Strefy oświetlenia Ziemi wynikają z tego, że Ziemia krąży wokół Słońca, o czym mówiliśmy ostatnio, oraz że jest nachylona i mówiliśmy, że oś ziemska nachylona jest pod kątem 66 stopni i 33 minuty. Wyróżniono, powiedziałam, że trzy, właściwie widzimy, że jest to pięć pasów, ale są to trzy strefy oświetlenia Ziemi podzielone na pięć pasów. Mamy, zobaczcie, strefę międzyzwrotnikową, czyli to będzie pierwsza strefa, dwie strefy umiarkowane i dwie strefy podbiegunowe. Łącznie to daje zatem pięć stref oświetlenia. To, co chciałabym, żebyście wiedzieli, to po pierwsze potrafić je nazwać, zaznaczyć na mapie, odkąd dokąd sięgają oraz wiedzieć, co charakterystycznego się w nich dzieje. I teraz omówimy sobie kolejno każdą strefę. Zaczynam od strefy międzyzwrotnikowej. Popatrzcie, że jest to przyjemnie nazwane, że od razu nazwa nam sugeruje. Strefa międzyzwrotnikowa znajduje się między zwrotnikami. Nie mylimy ich. Na północy mamy zwrotnik Raka z szerokością 23-26 N. 23 stopnie 26 minut na północ. No i na półkuli południowej mamy zwrotnik Koziorożca. Na pytanie, dlaczego strefa międzyzwrotnikowa akurat jest od tego do tego miejsca, odpowiadałam w poprzedniej lekcji. Zwrotniki to jest to szczególne miejsce, gdzie Słońce góruje, pada dokładnie pod kątem prostym na półkuli północnej i południowej po raz ostatni. Czyli w tej strefie, w tym kolorze pomarańczowym, w tym pasie, który Wam teraz zaznaczam, o którym mówię, Słońce góruje w zenicie tylko tutaj. Jeśli żyjecie gdziekolwiek poza tą strefą, tak jak my w Polsce, to nigdy nie doświadczymy, słuchajcie, tego, żeby Słońce górowało w zenicie. Zenit to jest, przypominam, najwyższy punkt na sklepieniu nieba nad nami, czyli Słońce by musiało padać pod kątem 90 stopni. Niestety u nas tak nigdy nie jest. Ale jeżeli będzie Wam dane polecieć kiedyś do Afryki czy do Ameryki Południowej, to popatrzcie, na tych kontynentach mogę mieć to zjawisko. Jak ono będzie wyglądać? Gdybyście byli tam na wakacjach, to o godzinie 12, jak stanie się w miejscu, gdzie promienie słoneczne padają pod kątem prostym, człowiek nie ma cienia, bo Słońce jest dokładnie nad Tobą. No, im będziecie bliżej tego miejsca, to też w wakacje ten cień będzie coraz krótszy, bo Słońce będzie coraz wyżej. No dobra, czyli tylko w strefie międzyzwrotnikowej mogę mieć taki moment, żeby Słońce górowało dokładnie nade mną. W większości tych miejsc, między zwrotnikiem a zwrotnikiem, zobaczcie ile to jest miejsc, taka sytuacja ma miejsce dwa razy w ciągu roku, a na samym zwrotniku tylko jeden raz w ciągu roku. Wiemy już kiedy. Na zwrotniku Raka to będzie 22 czerwca, a na zwrotniku Koziorożca 22 grudnia. Długość dnia w tej strefie różni się od siebie nieznacznie, czyli między 10 a 13 godzin. W równonocy pamiętamy, wszędzie dzień ma 12 godzin i noc 12 godzin. W tej strefie mam najwięcej energii słonecznej, jest najcieplej,
No i tutaj nie będę miała też takich klasycznych pór roku wynikających z oświetlenia Ziemi. No popatrzcie, jeśli dzień trwa tak długo, jeśli cały czas mam bardzo dużo słońca, no to po prostu tutaj nie ma zimy. No dobra, strefa międzyzwrotnikowa, tylko tu słońce góruje w zenicie, o tym pamiętamy. Idziemy do drugiej strefy. Druga strefa nazywa się umiarkowana. No i mam dwie strefy umiarkowane na półkuli północnej i półkuli południowej. Jakie mam granice tych stref? Popatrzcie, granica pierwsza to jest ta, na której skończyła się strefa międzyzwrotnikowa, czyli zwrotniki, a drugą granicą jest kolejne ważne miejsce, czyli koła podbiegunowe, północne i południowe. Od zwrotnika do koła podbiegunowego na półkuli północnej i południowej ciągnie się zatem strefa oświetlenia umiarkowana. W tej strefie słońce nie góruje nigdy, czyli tutaj nie mamy niestety nigdy słońca dokładnie w zenicie. W tej strefie za to będą już wyraźnie zaznaczać się pory roku, czyli w ciągu roku będzie taki moment, że to półkula północna będzie dostawać więcej słońca, będzie miała wtedy długie dni. Popatrzcie, w Polsce najdłuższy dzień trwa 17 godzin i 20 minut i to jest na krańcach północnych. Ci z Was, którzy mieszkają w województwie pomorskim, mają dłuższe dni niż ci, którzy mieszkają w Polsce południowej. Natomiast najkrótszy dzień jest krótszy o ponad 10 godzin i jest w grudniu i wtedy bardzo szybko robi się ciemno, już o 16, a rano jak wstajemy i przygotowujemy się do szkoły, to jest ciągle jeszcze ciemno. I to jest właśnie efekt tego różnego oświetlenia Ziemi. Tak zatem z takim dużym zróżnicowaniem długości dni i nocy będzie w strefach umiarkowanych. W trzeciej strefie podbiegunowej, która zaczyna się od koła podbiegunowego północnego i koła podbiegunowego południowego i sięga na same bieguny, będzie to strefa z tym szczególnym zjawiskiem. Tylko tu na Ziemi może występować dzień i noc polarna. I mówiłam, że na samym kole podbiegunowym trwa ona jedną dobę, a na biegunie trwa pół roku. Taka noc polarna to jest niesamowite przeżycie, niełatwe, słuchajcie, bo no wyobraźcie sobie taką dobę, że w ogóle nie widzicie słońca. Widzimy, jakie tereny na świecie mogą mieć to zjawisko. Na półkuli południowej za kołem podbiegunowym leży Antarktyda, kontynent niezamieszkały, ale popatrzcie, na półkuli północnej mamy krańce Norwegii, mamy Syberię, mamy północną Kanadę i Alaskę i tutaj to zjawisko nocy polarnych ludzie doświadczają. Nie jest to tak, że mają non-stop taką ciemność. Jest tak, że słońce podchodzi pod horyzont, nieco się rozjaśnia, ale nie pokazuje się. No, w tym roku spełniałam swoje marzenie i byłam na krótkim pobycie w Norwegii, bo marzyłam o tym, żeby zobaczyć fiordy. I byłam tam w lipcu i powiem Wam, że doświadczyłam tego długiego dnia. Wylądowałam w Bergen o godzinie 23 i słońce było ciągle ponad horyzontem, bo były znacząco dłuższe dni, bo zobaczcie, byłam bliżej właśnie koła podbiegunowego, gdzie te dni polarne się zaczynają. No czyli bardzo wyjątkowa strefa. Powiedziałam, że nie jest to łatwe. Dałam Wam przykład, że jak jest dzień polarny, bardzo miło się żyje, bo fajnie, mogę bardzo długo chociażby zwiedzać czy spacerować, ale jak jest noc polarna, to niestety wpływa to bardzo źle na ludzi. Ludzie mają depresję, po prostu to jest bardzo ciężkie nie widzieć słońca, nie dostawać witamin i zastrzyku energii, które słońce nam daje. Oświetlenie Ziemi, poza tym wpływem, jakie ma ewidentnie na człowieka, wpływa na klimat. I to bardzo. Zobaczcie, że gdyby nie te różne oświetlenia Ziemi, to w ciągu roku ten klimat by się nam nie zmienił i nie byłoby tak wyraźnych tutaj
stref, które części z nich mają właśnie te bardzo wyraźne pory roku. Mamy pięć stref klimatycznych, czyli podobnie jak pięć stref oświetlenia Ziemi, troszkę inaczej przebiegają te pasy. Chciałabym, żebyście zapisali sobie nazwy tych stref. Ja będę je tutaj literkami zaznaczać. Idę od równika. Pierwsza strefa klimatów to jest strefa równikowa, kolor pomarańczowy. Tu będzie bardzo ciepło, temperatury cały rok będą wysokie i będą tu bardzo duże opady. Drugi kolor żółty na półkuli północnej i półkuli południowej wzdłuż zwrotnika to jest strefa klimatów zwrotnikowych. Na zwrotnikach jest sucho, na zwrotnikach są pustynie. No i kiedyś opowiem Wam o tym więcej, dlaczego, bo jest to związane z układem, ruchami mas powietrza, dlaczego tak się dzieje, że tu właśnie nie pada. Trzecia taka wąska strefa to jest klimat podzwrotnikowy, czyli zobaczcie, od równika mam równikowy, zwrotnikowy i potem literka C, klimat podzwrotnikowy. On ma bardzo mało tutaj terenów, kojarzony jest przede wszystkim z obszarami nad Morzem Śródziemnym. Tu będą, słuchajcie, piękne, słoneczne wakacje i bardzo mało opadów. Czwarta strefa klimatyczna nasza to są klimaty deumiarkowane. Jest to bardzo rozległa strefa na półkuli północnej, zabiera dużo lądów, będzie się dzielić jeszcze na klimaty ciepłe, chłodne, morskie i kontynentalne, ponieważ tak dużo lądów ta strefa zawiera. Ona już ma bardzo wyraźne pory roku. I też duże amplitudy, czyli różnice temperatur. Możemy mieć bardzo niskie, jak i bardzo wysokie temperatury. I ostatnia literka E, kolor niebieski, to jest klimat okołobiegunowy. Tutaj przez większość roku temperatury są ujemne, a opady niskie. Kolejnym elementem, na które wpływa oświetlenie Ziemi, jest roślinność. Popatrzcie, że te dwie mapy i te pasy, które widzimy, pasy, które są ułożone równoleżnikowo, są do siebie bardzo podobne. No, faktycznie to od klimatu, od oświetlenia Ziemi będzie zależało to, jak układają się tak zwane strefy krajobrazowe, czyli różne rodzaje roślinności. I teraz od myślników chcę, żebyście te główne strefy roślinne też sobie wymienili. Albo od literek, będę literkami oznaczać. Popatrzcie, na równiku ten ciemny kolor, zielony, to będą lasy równikowe. Mówiłam przecież, że tu bardzo dużo pada, więc roślinność będzie bardzo bujna. Kiedy oddalamy się od równika, pada coraz mniej i mam tak zwaną porę suchą i deszczową. To tutaj w klimacie podrównikowym, gdzie stawiam literkę B, będą sawanny, trawy, żyrafy, nosorożce. Na zwrotniku nie pada, więc tu wykształciły się pustynie. Później mam taki ważny pas roślinności, która nazwana jest stepami. To jest ten kolor jasno-szary D, stepy. I prerie w Ameryce Północnej, pas zielonych traw. W Europie mam roślinność śródziemnomorską, nazywa się ona makia. I dalej dochodzę do klimatu umiarkowanego i popatrzcie, mam lasy liściaste, literka F, a następnie lasy iglaste, które są zwane tajgą. I na końcu literka H. To jest tundra, już taka bardzo niska roślinność. Na pewno jeszcze będzie osobna lekcja, gdzie dokładnie opowiem Wam o tym pasie roślinności, pokażę gatunki roślin i zwierząt, które w tych pasie zamieszkują. Podsumowując dzisiejszą lekcję, popatrzcie, to może Was czekać na sprawdzianie, więc przygotowujemy się. Pamiętamy, że trzeba umieć rozpoznawać strefy. Popatrzcie, to jest pierwsza strefa, którą nazwiemy strefą międzyzwrotnikową.
Podpisane są też na rysunku te ważne miejsca. Na środku Ziemi 0 stopni równik oraz dwa zwrotniki. Na naszej półkuli zwrotnik Raka i półkula południowa zwrotnik Koziorożca. Następna strefa, zrobię taką falką, to jest strefa umiarkowana. Jedna i druga, półkula północna i półkula południowa. Kończy tą strefę koło podbiegunowe południowe w tym miejscu. I zaczyna się strefa okołobiegunowa, która sięga aż do samego bieguna. Biegun północny ma szerokość geograficzną 0 stopni N. No i ostatnią strefę może w tą stronę kreseczkami zaznaczamy. No to powodzenia, myślę, że sobie świetnie poradzicie. Dziękuję za uwagę.